Infrastrukturą krytyczną jest cały system powiązań poszczególnych komponentów, elementów działalności państwa, które służą do takiego codziennego życia. Czy jesteśmy narażeni na ataki? One się zdarzają cały czas. Znaczy, pewne ataki widzimy, pewnych ataków nie widzimy. One są non-stop. Oczywiście najbardziej spektakularne są takie, które dotyczą wszystkich, czy to na rafinerie, czy to na systemy energetyczne. Natomiast często najgroźniejsze są te, których nie widać, których skutki są odkładane długo w czasie. Tam wszędzie, gdzie jest informatyka, gdzie są systemy sterowania produkcją, tam wszędzie ryzyko związane z nadużyciem i związane z atakiem cyberterrorystycznym, cyberprzestępstwem jest jak najbardziej adekwatne i rzeczywiste. Atak, który tak naprawdę zdestabilizowałby funkcjonowanie najważniejszych i wszystkich systemów teleinformatycznych kraju, jest mało prawdopodobny i byłby bardzo trudny do przeprowadzenia. Natomiast jest prawdopodobny udany atak na poszczególne elementy właśnie infrastruktury krytycznej. Instytut Kościuszki rekomenduję, aby nie traktować sprawy związanych z cyberbezpieczeństwem wyłącznie jako problemu technicznego. Mamy wielu dobrych specjalistów, którzy przy odpowiednim finansowaniu, którzy w momencie, kiedy dostaną narzędzia, będą bardzo skutecznie bronili naszych systemów. Należy jednak myśleć o cyberbezpieczeństwie w sposób strategiczny i podejmować także szereg decyzji na poziomie najwyższych szczebli państwa. Przede wszystkim musimy się edukować. Znaczy, musimy podnieść świadomość i wyedukować ludzi, że takie coś to jest sensowne i rzeczywiste, że to się może stać. Po drugie, musimy wyedukować własnych obywateli, własnych użytkowników systemów informatycznych, tych, którzy kupują i tych, którzy używają systemów, w jaki sposób reagować na próby ataków no i na ich działania. A po trzecie, no, inwestować w bezpieczeństwo tych systemów, czyli zabezpieczać stare, a nowe systemy, które są wdrażane, w odpowiedni sposób przygotowywać.